Witam wszystkich z tej strony Filip Konieczny. W dzisiejszym filmie pomówimy sobie troszeczkę o najważniejszych wydarzeniach, które miały miejsce w świecie kryptowalut w minionych dniach. Ale zanim zaczniemy, to proszę pamiętajcie, że wszystko, co usłyszycie w tym filmie, to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie i nie jest to porada inwestycyjna. Jeżeli jesteście nowi na moim kanale i chcecie kupić swoje pierwsze kryptowaluty, to pod tym filmem kliknijcie w nazwę mojego profilu YouTube. Po przeniesieniu na stronę mojego profilu w prawym górnym rogu znajdziecie linki do giełd, które polecam. A więc zaczynamy! Obecnie Market cap wynosi 246 miliardów dolarów, a cena Bitcoina to 8777 dolarów jest on w tej chwili na nieznacznym minusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Gdy spojrzymy sobie na czołowe kryptowaluty według Market capu, to możemy zaobserwować, że w ciągu ostatnich 7 dni praktycznie wszystkie projekty straciły poza jednym wyjątkiem, którym jest Crypto.com. Crypto.com w tym tygodniu zyskał ponad 10%, pozostałe projekty straciły po kilka procent, z czego najwięcej w tym tygodniu straciły Bitcoiny. Bitcoin stracił ponad 9,5%, Bitcoin Cash ponad 8% i Bitcoin SV stracił ponad 9%. Dominacja Bitcoina w tym tygodniu nieznacznie spadła i utrzymuje się na poziomie 65,5%. Fear and Greed Index w tym tygodniu pokazuje nam fear, czyli strach na poziomie 39 punktów. No jest to mniejszy strach niż ten, który mieliśmy w poprzednim tygodniu, ponieważ w tamtym tygodniu miał on 50 punktów. S&P w tym tygodniu jest na zielono. Natomiast gdy sprawdzimy sobie rynek kryptowalut za ostatni miesiąc, no to możemy zobaczyć, że tutaj już jest więcej czerwieni. Co ciekawe, Bitcoin mimo tego spadku w ciągu ostatniego tygodnia w dalszym ciągu jest na 14% plusie i Ethereum jest na nieznacznym plusie. No ale powiedzmy, pozostałe altcoiny w tym miesiącu mają nieznaczny minus. Co potwierdza raczej moją strategię, że póki nie mamy oficjalnego alt-sezonu, póki nie będziemy widzieli tego wejścia nowych inwestorów, tak zwanej ulicy na rynek, raczej warto jest trzymać się bitcoina. No a gdy ludzie zaczną wchodzić na ten rynek masowo, wtedy prawdopodobnie będzie okazja na to, aby przechodzić na altcoiny. Oczywiście mówię tutaj o strategii długoterminowej, ponieważ jeżeli będziemy mieli jakieś ciekawe wydarzenia na projektach, no to być może będziemy grali pod takie wydarzenia. Chociażby ostatnio mieliśmy ciekawą sytuację na UBT, no i myślę, że wszystkie osoby, które kupiły Unibright po ostatnim filmie z Maciejem, raczej są zadowolone. Złoto w tej chwili kosztuje 1714 dolarów za uncję, natomiast w polskich złotówkach zeszliśmy poniżej poziomu 7000 złotych za uncję. Spadek ceny złota w polskich złotówkach spowodowany jest umocnieniem złotówki względem dolara. No i w tej chwili za jednego dolara musimy zapłacić 4 zł i 4 grosze. Frank kosztuje 4 zł i 18 groszy, euro 4 zł i 43 grosze. Natomiast funt brytyjski zszedł poniżej poziomu 5 zł. No i w tej chwili zapłacimy za niego 4 zł i 99 groszy. Dzisiejszy film standardowo rozpoczniemy od wiadomości ze świata, a na początek na Business Insider możemy przeczytać o Estonii. Estonia testuje elektroniczny paszport immunologiczny pracownika. Elektroniczny paszport immunologiczny to aplikacja. Wyświetla ona generowany na określony czas kod QR, umożliwiający pracodawcy wgląd w wyniki testu osoby ubiegającej się o pracę, potwierdzających, że nie jest ona zarażona koronawirusem. Oczywiście jest to kolejny krok do odebrania nam wolności, ponieważ tak naprawdę jest to całkowicie bez sensu. Jaki jest sens w sprawdzaniu? Tego, czy człowiek, który aplikuje o pracę, ma w tej chwili koronawirusa. Co jeżeli złapie go dzień później, jak damy mu pracę, co jak złapie go dwa tygodnie później albo miesiąc później? Oczywiście jest to powolne gotowanie żaby i przyzwyczajanie nas do e, takich testów. Prawdopodobnie zakończy się to tym, że będziemy mieli wszczepiane chipy, nad którymi już pracują firmy, które będą na bieżąco badały, czy mamy wirusa. Pytanie tylko, kiedy ludzie się obudzą? No i w końcu powiedzą: dość. Aby nie być gołosłownym, firma Hemp and Wood ma umowę z AliveCell i włączy się w pracę nad nową metodą pomiaru glukozy we krwi oraz testów na koronawirusy. Hemp and Wood, spółka notowana na warszawskiej GPW rozszerza obszar działalności. W ramach Joint Venture z amerykańską firmą biotechnologiczną AliveCell przeniesie do Polski część badań nad narzędziem do monitoringu stanu zdrowia. Implantem, wszczepianym podskórnie, umieszczanym w dłoni między kciukiem a palcem wskazującym. Jednocześnie w Polsce deficyt budżetu państwa po kwietniu wyniósł 18,9 miliarda złotych. Deficyt budżetu państwa po kwietniu 2020 wyniósł 18,9 miliarda złotych wobec, uwaga, 9,4 miliarda deficytu po marcu. Podał MF w komunikacie. Po kwietniu dochody wyniosły 129,6 miliarda złotych, a wydatki 148,5 miliarda złotych, a to oznacza, że deficyt Praktycznie podwoił się w ciągu miesiąca. W Stanach Zjednoczonych, także nie jest ciekawie, na początku tego miesiąca dowiedzieliśmy się, że banki przestały pożyczać pieniądze lub też pożyczają ich o wiele, wiele mniej. No i ta sytuacja przypomina tę sytuację, którą mieliśmy w roku 2008 w poprzednim kryzysie. Natomiast dwa dni temu dowiedzieliśmy się, że w Stanach Zjednoczonych rozpoczął się kryzys na rynku nieruchomości. No i oczywiście, że rozpoczął się ten kryzys, skoro ludzie nie mogą pożyczać pieniędzy, by te nieruchomości kupować. No i możemy przeczytać na stronie bitcoin.com, że w tej chwili sprzedaż nieruchomości jest na najniższym poziomie od 9 lat. Nawet amerykański Fed przyznał się do tego, że wyjście z tej sytuacji ekonomicznej, z tej niekorzystnej sytuacji ekonomicznej może rozciągnąć się nawet do końca 2021 roku, czyli może potrwać nawet jeszcze półtora roku. Moim zdaniem potrwa o wiele, wiele dłużej. Moim zdaniem to co dzieje się w tej chwili na świecie to dopiero początek i uważam, że w ogóle nie wychodzimy jeszcze z tej nieciekawej sytuacji, a nawet moim zdaniem ona się pogłębi i prawdziwe konsekwencje zamknięcia połowy świata odczujemy lub też zaczniemy nawet odczuwać dopiero w trzecim kwartale tego roku. By potwierdzić tę moją tezę, znalazłem dla Was taki ciekawy artykuł. No i tutaj, akurat na przykładzie Teksasu na News for San Antonio, możemy przeczytać, że prawdopodobnie 25% wszystkich restauracji, jakie są w Teksasie, upadnie. No i to właśnie pokazuje, że te konsekwencje lockdownów, zamknięć dopiero zaczniemy odczuwać. Biznesy będą upadały, przez to ludzie będą tracili pracę, przez to, że ludzie stracą pracę, będą oni wydawali w sklepach mniej, przez to kolejne biznesy będą upadały, przez to kolejni ludzie, Będą tracili pracę, przez co coraz mniej ludzi będzie spacało kredyty, i tak dalej, i tak dalej, więc te prawdziwe konsekwencje będziemy moim zdaniem odczuwali w trzecim, w czwartym kwartale tego roku. Chociażby Ryanair ogłosił tydzień temu, że zwolni około 3000 pracowników. Natomiast w Indiach gospodarka skurczy się o 45% w tym kwartale. O Indiach wspominałem w moim ostatnim filmie dotyczącym wirusa, wtedy powiedziałem wam, że w tej chwili w Indiach z głodu, z powodu tych obostrzeń, umiera więcej osób, niż umiera na koronawirusa. W tym samym czasie w Europie trwają prace nad cyfrową wersją euro, tzw. Tak digital Euro lub też CBDC, czyli Central Bank Digital Currency. No i tutaj na coin telegrafie możemy przeczytać, że we Francji pierwsze testy zakończyły się pomyślnie. Jeżeli oglądacie mój kanał YouTube od 2017 roku, to zapewne pamiętacie, że wtedy na początku chyba 2017 roku lub też w połowie wspominałem o tym, że rządom nie będą podobały się kryptowaluty, natomiast będą starali się w przyszłości wprowadzać własne waluty cyfrowe, własne kryptowaluty, które już będą fajne. Co prawda nie sądziłem, że stanie się to tak szybko. Minęły od tego czasu 3 lata, no i już powoli na świecie. Zaczynają być wprowadzane te waluty cyfrowe. Zapewne na początku będą one wprowadzone w bankach. Tak będzie to nam mówione właśnie na zasadzie powolnego gotowania żaby, żeby nas do tego przyzwyczaić, a następnie rozpocznie się już taka finalna wersja walki z gotówką. No i to jest kolejny krok do tego, aby zabrać nam wolność. W tym tygodniu mamy także dosyć ciekawą wiadomość, która pochodzi z Iranu, ponieważ prezydent Iranu wezwał rząd tego kraju, aby rozpoczął strategię wydobywania kryptowalut, aby zapoczątkował plan na wydobywanie kryptowalut. No i prawdopodobnie tutaj akurat Stany Zjednoczone są oburzone tym faktem, no i twierdzą, że Iran chce wejść w technologię blockchain, chce wejść w kryptowaluty, aby unikać sankcji, jakie właśnie na Iran nałożyły Stany Zjednoczone. Według mnie jest to bardzo dobry ruch ze strony Iranu, no i jednocześnie pokazuje moc kryptowalut, moc technologii blockchain, no i to, że właśnie za pomocą zdecentralizowanych projektów, nie takich scentralizowanych jak właśnie CBDC, ale właśnie za pomocą zdecentralizowanych projektów można nawet obchodzić sankcje takich gospodarek jak na przykład Stany Zjednoczone. Z drugiej znowu strony Rosja rozważa zdelegalizowanie kryptowalut. Całkowitą delegalizację kryptowalut. No i co ciekawe, jeżeli ktoś nie będzie przestrzegał tego nowego prawa i używał, i będzie ta osoba używała kryptowalut, no to prawdopodobnie grozić za to będzie do 7 lat pozbawienia wolności oraz kara w wysokości 7 tysięcy dolarów. Natomiast w przypadku firm, które będą zajmowały się kryptowalutami, kara ta wzrośnie do 28 tysięcy dolarów. To oczywiście nie oznacza, że kryptowaluty w Rosji już są nielegalne. Na razie jest to propozycja i mnie osobiście bardzo interesuje, w którą stronę pójdzie Rosja. Czy odrzuci tę propozycję, czy ją zatwierdzi, tym samym delegalizując kryptowaluty. Oczywiście delegalizacja kryptowalut to jest akurat całe piękno kryptowalut. Sama delegalizacja nie spowoduje, że nagle ludzie nie będą mogli ich używać, po prostu będą musieli używać ich anonimowo, no i zajdą także do podziemia, czyli do sieci TOR, no jednocześnie ryzykując 7 lat więzienia oraz karę w wysokości 7 tysięcy dolarów. No i tak jak powiedziałem, mnie bardzo zastanawia, w którą stronę pójdzie Rosja, bo jeżeli Rosja faktycznie zdelegalizuje kryptowaluty, już tak na poważnie, będzie to pokazywało, że jesteśmy w ostatniej fazie zniewalania ludzi, no i rządy jednak idą w stronę wprowadzania własnych walut cyfrowych scentralizowanych, które w całkowicie będą pod kontrolą rządzących, no i jednocześnie będą chciały za pomocą właśnie takich cyfrowych walut nas zniewalać, ponieważ wtedy każdy nasz ruch, każdy nasz wydatek będzie monitorowany, no a dodatkowo oczywiście będzie w prosty sposób można dowiedzieć się kto ile ma pieniędzy, Podatki będą ściągane w 100%, no i także będzie można w każdej chwili zablokować konta ludziom, którzy na przykład będą nie odpowiadać rządzącym. Jednocześnie uważam, że jeżeli faktycznie rządy pójdą w tę stronę i zaczną delegalizować kryptowaluty, jednocześnie wprowadzając własne kryptowaluty scentralizowane, Ludzie wtedy poznają prawdziwą wartość tych zdecentralizowanych projektów, bo to one będą zapewniały nam anonimowość i wolność, ponieważ to właśnie za pomocą kryptowalut zdecentralizowanych możemy przesyłać wartość peer-to-peer, -peer, czyli od osoby do osoby, bez pośredników, jakimi są właśnie rządzący oraz banki. No niemniej jednak musicie tutaj pamiętać o tym, że w tym momencie wartość tych projektów prawdopodobnie bardzo mocno spadnie, ponieważ większa część tego rynku. To jest jest tylko i wyłącznie spekulacja. Nie wiem, jak jest w tej chwili, ale mniej więcej rok temu mówiłem wam o tym, że około 97% ludzi kupuje kryptowaluty tylko i wyłącznie po to, aby na nich zarobić, a 3% ludzi je faktycznie używa. Jeżeli zostaną wprowadzone takie waluty cyfrowe, moim zdaniem używać tych kryptowalut będzie o wiele więcej osób, ale jednocześnie też bardzo dużo ludzi odejdzie od tego rynku, ponieważ nie będzie widziało w nim, nie będzie mogło nawet uczestniczyć w nim po to, aby na nim zarabiać. No, i zobaczymy, jak to się rozwinie. Czy wtedy te kryptowaluty będą także służyły do spekulacji, czy tylko i wyłącznie po to, aby wymieniać wartość bez pośredników, jakimi są właśnie banki oraz rządzący. Jednocześnie też, tutaj akurat skorzystam z tej sytuacji, to pokazuje, jak Ważne jest, aby wyjść na tej hoście z rynku kryptowalut i nie czekać do kolejnej hossy, nie przestrzelić, nie, nie ponieść się chciwości, nie dać ponieść się chciwości i wyjść w tej hoście. Ponieważ jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że jeżeli na przykład teraz będziemy mieli wzrosty kryptowalut, wzrosty Bitcoina, które mogą trwać na przykład do połowy 2021 roku, może do końca 2021 roku. Następnie jeżeli przyjdzie bessa, która będzie trwała 2, 2,5 roku, może 3 lata. Następnie będziemy mieli okres akumulacji. Następnie rozpoczną się wzrosty o ile się rozpoczną, które też będą trwały Rok, półtora roku, może nawet dwa lata, to ta idealna górka, czyli kolejna górka po tej hoście, może być za 7-8 lat. No i teraz pytanie, co będzie za 7-8 lat? Może się okazać, że wtedy już będą kryptowaluty nielegalne i dawno już rządy będą operowały takimi właśnie CBDC, czyli Central Bank Digital Currencies, kryptowalutami banków centralnych. No i to się wtedy okaże, że każdy, kto nie wyjdzie na tej hoście z rynku, może już nigdy nie mieć okazji na to, aby zarobić na rynku kryptowalut. Jedne państwa chcą delegalizować kryptowaluty lub też zastanawiają się, czy te kryptowaluty delegalizować, natomiast z drugiej strony Ukraina jest o krok od zalegalizowania kryptowalut. Także yy, wydaje mi się, że Będą na pewno takie kraje na świecie, które będą legalizowały kryptowaluty lub też po prostu ich nie zdelegalizują. No a to też zapewni możliwość operowania giełd kryptowalutowych właśnie w tych krajach, w których te kryptowaluty nie będą zdelegalizowane. No, jeżeli jakieś kraje e, zobaczą w tym biznes, zobaczą w tym interes, że mogą przyciągnąć do siebie e, giełdy kryptowalutowe, tak jak powiedzmy rok, dwa lata temu robiła to Malta i pobierać od tych giełd kryptowalutowych e, podatki, no to w dalszym ciągu będziemy mogli, e, będziemy mieli dostęp do tych kryptowalut, tylko po prostu będziemy musieli się bardziej wysilić, może za pomocą VPN-ów. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Miejmy nadzieję, że powiedzmy w ciągu następnego roku, półtora do dwóch lat, jeszcze nie będziemy mieli takiego problemu na głowie. Co ciekawe, na Cointelegrafie dwa dni temu pojawił się artykuł, który mówi, że w Afryce adopcja kryptowalut cały czas rośnie, zainteresowanie kryptowalutami w Afryce cały czas rośnie. No i w takich krajach jak Uganda, Nigeria, Południowa Afryka, Ghana czy też Kenia hasło Bitcoin jest wśród 10 najczęściej wyszukiwanych haseł w Google. To oznacza, że po prostu ludzie chcą się dowiedzieć czym jest Bitcoin, no i zapewne część z tych osób zainwestuje. Przejdźmy teraz do ciekawostek, czyli najciekawszych wydarzeń oraz informacji minionych dni. Na początek bardzo dobra informacja dla posiadaczy złota, ponieważ według funduszy hedgingowych cena złota powinna rosnąć w miarę jak będziemy mieli e, pogłębiający się kryzys oraz w miarę jak ta inflacja będzie szła do góry, zresztą mówiłem Wam o tym chyba już dwa tygodnie temu w jednych z wiadomości do świata kryptowalut, że według, to chyba było amerykańskiego Fedu, cena złota może dojść nawet do poziomu 3000 dolarów za uncję, w przeliczeniu, w przeliczeniu na polskie złotówki byłoby to 12 tysięcy złotych za uncję, a jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że polska złotówka może się osłabiać względem amerykańskiego dolara może to być nawet i 13, 14, 15 Tysięcy złotych za uncję, porównując to do dzisiejszej ceny, no mówimy tutaj o blisko 100% wzroście względem złotówki. Czy tak się stanie? Mam nadzieję, że tak, jako posiadacz złota, no ale oczywiście pożyjemy, zobaczymy. Żeby nie było też tak kolorowo, mam także i złą informację dla posiadaczy złota, ponieważ pan Crispin Odej twierdzi, że jeżeli inflacja będzie szła do góry, a wraz z nią cena złota, złoto może stać się ponownie nielegalne. Oczywiście jest to tylko i wyłącznie przypuszczenie jednego człowieka, jednego analityka rynku, no ale warto mieć to na uwadze. Złoto w Polsce za komuny było nielegalne, złoto także w Stanach Zjednoczonych było nielegalne. Czy historia się powtórzy? Oczywiście zobaczymy. Ja jednak mam nadzieję, że e, złoto nie będzie delegalizowane. Nie wiem, jakby to przyjęli w tych czasach ludzie, zwłaszcza inwestorzy. W tym tygodniu mieliśmy także ciekawą sytuację, w której to ktoś ruszył 40 bitcoinów z portfela, na którym te bitcoiny leżały od roku 2009, dokładnie od 9 lutego 2009 roku, czyli od praktycznie samych początków bitcoina. No i dużo osób zaczęło mówić, że to jest Satoshi Nakamoto, że Satoshi Nakamoto ruszył swoje bitcoiny, 40 bitcoinów. No i z tego też powodu mieliśmy spadek ceny bitcoina. Ja na moim forum nawet napisałem, że szczerze mówiąc jestem zawiedziony tym spadkiem, ponieważ spodziewałem się o wiele większego spadku jak na takie informacje. Oczywiście od dawna, od dawien dawna straszono nas tym, że jak Satoshi Nakamoto ruszy swoje bitcoiny, to będziemy mieli ogromny spadek bitcoina. Craig Wright także dołożył do tego swoje trzy grosze, mówiąc, że on jest Satoshi Nakamoto, że posiada milion bitcoinów i że te bitcoiny ruszy, sprzeda, niszcząc tym samym bitcoina, ponieważ... Prawdziwym bitcoinem jest bitcoin scam version. No i spodziewałem się, że po prostu ludzie będą grali pod to, pod tę, pod tę informację. Po prostu w obawie o to, że możemy mieć spadek, sprzedażą przed tym spadkiem, powodując spadek, przez co ten spadek się jeszcze bardziej pogłębi. Tymczasem nie był to aż tak duży spadek, jak się spodziewałem. No i tak jak powiedziałem, nawet się tym zawiodłem, ponieważ gdybyśmy zeszli do poziomu około 8000 dolarów, albo nawet niżej. Na pewno bym pakował swoje stablecoiny w bitcoina po to, aby po raz kolejny grać pod spadki. W tym tygodniu mieliśmy także bardzo dobrą informację dla całego rynku kryptowalut i. Tak jak bardzo się zawiodłem na tym, że cena bitcoina nie spadła po informacji, że niby Satoshi Nakamoto ruszył swoje bitcoiny, tak też dosyć mocno zawiodłem się, że bitcoin nie zareagował wzrostem po informacji, że JP Morgan rozszerza swoją działalność o technologię blockchain, a dokładnie o serwisy związane z kryptowalutami. Jeżeli jesteście na rynku kryptowalut, przynajmniej od roku 2017-2018, to zapewne pamiętacie, że swego czasu mieliśmy takie sytuacje, w których to często mówiono o CEO banku JP Morgan. CEO, który też twierdził, że bitcoin jest oszustwem, że bitcoin upadnie, że bitcoin zmierza do zera. Twierdził on także, że zwolni każdego pracownika, który przyzna się do tego, że posiada bitcoiny. Swoją drogą, nawet córka tego pana przyznała się, że posiada. Dla bitcoiny, on też powiedział, że jest niemądra, że, że zainwestowała w Bitcoiny. No generalnie jeden wielki cyrk. No i co ciekawe, dwa lata później JP Morgan rozszerza swoją działalność o serwisy związane z kryptowalutami. To też pokazuje, że tak naprawdę rządy, rządzący nie wiedzą jeszcze, co zrobić z kryptowalutami. Z jednej strony w Rosji padają propozycje, by je delegalizować, z drugiej strony w Ukrainie kryptowaluty są legalizowane. Następnie w Stanach Zjednoczonych banki zaczynają używać technologii blockchain lub też zaczynają rozszerzać swoją działalność o serwisy związane z kryptowalutami. Także jeszcze ta decyzja dotycząca kryptowalut, taka powiedzmy światowa decyzja nie została podjęta. No i wydaje mi się, że to jest też okazja dla wielu państw które zdecydują się na powiedzmy zalegalizowanie kryptowalut, ponieważ wtedy mogą one przyciągnąć wiele firm związanych z technologią blockchain po to, aby te firmy właśnie w tych konkretnych krajach, w których kryptowaluty będą legalne, płaciły podatki. Tutaj dla osób, które są nowe na rynku kryptowalut, odgrzebałem stary artykuł z 12 września 2017 roku. No i tutaj pan Jamie Diamond, który jest właśnie CEO JP Morgana twierdził, że Bitcoin jest oszustwem. Minęły 2-3 lata, no i ten sam JP Morgan zaczyna świadczyć usługi związane z kryptowalutami. Jak już nawiązujemy do tych starych czasów, powiedzmy do lat 2017, bo jak na rynek kryptowalut to są dosyć stare czasy, no to w roku 2017 mieliśmy taką, taką sytuację, w której CEO Twittera, pan Jack Dorsey, przyznał się do tego, że bardzo lubi bitcoina i co tydzień kupuje bitcoina o wartości 10 tysięcy dolarów. No i taki zbieg okoliczności w tym miesiącu został on zapytany o to samo: czy w dalszym ciągu kupuje bitcoiny? No i powiedział, że tak, w dalszym ciągu kupuje co tydzień bitcoina. O wartości 10 000 dolarów. W tym tygodniu mam także bardzo dobrą wiadomość dotyczącą adopcji kryptowalut, dotyczącą rozwoju technologii blockchain i rozwoju kryptowalut, ponieważ firma Crypto.com wprowadziła swoją kartę Visa, MCO Visa, za pomocą której możemy płacić kryptowalutami wszędzie tam, gdzie jest akceptowana visa. No i ta karta jest rozsyłana w tej chwili do 31 państw Unii Europejskiej. Jeżeli wejdziecie sobie na stronę Crypto.com, to możecie zobaczyć, tutaj jest lista tych wszystkich państw no i między innymi na tej liście znajduje się także Polska. Także jeżeli chcecie zdobyć swoją kartę MCO Visa, no to możecie ją sobie zamówić na stronie krypto.com no i dzięki temu będziecie mogli płacić własnymi kryptowalutami w każdym sklepie, który akceptuje Visa, na przykład w polskiej Biedronce, która w sumie nie jest polska, ale bardzo mi się kojarzy z Polską. Taka ciekawostka tego tygodnia, Parę dni temu Forbes napisał o DeFi, czyli zdecentralizowanych finansach, które opierają się właśnie o technologię blockchain, no i artykuł ma ciekawy tytuł, że DeFi rozwija się szybciej niż rządy są w stanie drukować pieniądze. Ja w tej chwili o DeFi nagrywam film, tworzę film, robię w tej chwili research. Będzie to takie połączenie research DeFi z Ethereum 2.0 oraz opisem projektów, takich najpopularniejszych projektów, które zajmują się zdecentralizowanymi finansami. Ale jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, no to link do tego artykułu, właśnie o zdecentralizowanych finansach, zostawię Wam pod tym filmem w miejscu na opis. 22 maja, oczywiście, świętowaliśmy także Bitcoin Pizza Day. Dla osób, które są nowe na rynku kryptowalut, co roku 22 maja świętujemy Bitcoin Pizza Day, i to jest świętowanie rocznicy jednej z pierwszych tak naprawdę transakcji bitcoinowych, albo powiedzmy jednej z pierwszej oficjalnej transakcji. Bitcoinowej, gdzie pewien pan 22 maja 2010 roku kupił dwie pizze za 10 tysięcy bitcoinów. No i powiedzmy, poniekąd niektórzy ludzie drwią z tego pana, że dzisiaj te bitcoiny są warte o wiele, wiele więcej. To sobie możecie oczywiście policzyć: 10 tysięcy razy 8-9 tysięcy dolarów. Także to są dziesiątki, setki milionów złotych w tej chwili za te dwie pizze. W tej chwili mniej więcej zatem. te 10 tysięcy bitcoinów musielibyśmy zapłacić ponad 300 milionów złotych. No i część osób, tak jak powiedziałem, śmieje się, że gdyby ten pan nie kupił tej pizzy, no to dzisiaj miałby powiedzmy 300 milionów złotych, 340 milionów złotych, ale chyba rok temu czy dwa lata temu nawet oglądaliśmy wywiad z panem Laszlo, czyli z tym człowiekiem, który kupił te bitcoiny i powiedział, że on tego nie żałuje. Wtedy takie były warunki, wtedy tyle kosztował Bitcoin. Po prostu cieszę się, że dokonał jednej z pierwszych transakcji, ale tak jak Wam powiedziałem co roku 22 maja świętujemy tak zwany Bitcoin Pizza Day. Mnie osobiście jednocześnie zastanawia, co roku zresztą mam takie, takie same myśli w głowie, ile za rok będą warte te dwie pizze. Dzisiaj te 10 tysięcy bitcoinów warte jest 340 milionów złotych i właśnie pytanie, ile za rok w maju będzie wart bitcoin? A jak już mówimy o bitcoinie, to w tym tygodniu mieliśmy także napiętą sytuację na blockchainie, ponieważ... Koszt transakcji bitcoinowych zaczął iść do góry, no i dobiliśmy w pewnym momencie do ponad 6 dolarów za transakcję. 6,6 dolara. No i część osób zaczę zaczęła się zastanawiać, czy w ogóle sieć bitcoina się nie zapcha i nie będziemy mieli powtórki, powiedzmy, z końcówki 2017 roku, kiedy to koszt transakcji bitcoinowej przekroczył 50 dolarów. Na szczęście od ładnych paru dni koszt tych transakcji spada, no i w tej chwili jesteśmy mniej więcej na poziomie 3 dolarów za transakcję. Podobną sytuację mieliśmy rok temu, chyba też we wakacje. Miejmy oczywiście nadzieję, że wszystko się unormuje, a koszt transakcji zejdzie poniżej poziomu powiedzmy 1 dolara niech to będzie około 1 dolara czyli do tego poziomu, który mieliśmy jeszcze przed wzrostem kosztu transakcji. No, tak naprawdę koszt transakcji bitcoina to jest najważniejsza rzecz dla każdego inwestora długoterminowego do obserwowania. I tutaj niektórzy mogą mówić, że bitcoin dojdzie w tej hoście do poziomu 20, 30, 50, 100 tysięcy dolarów, ale tak naprawdę te wszystkie obliczenia, te wszystkie wróżby nie mają znaczenia, bo tak naprawdę liczy się to, czy sieć bitcoina się zapcha, czy też nie. Bo nawet jeżeli jakieś matematyczne obliczenia mówią wam, że bitcoin powinien dojść do poziomu 100 tysięcy dolarów, to jeżeli sieć bitcoina zapcha się przy poziomie 50, 60, 70 tysięcy dolarów, to nie ma takiej opcji, że bitcoin dobije do 100 tysięcy dolarów. Po prostu będziemy mieli kolejny spadek, tak jak ten, który mieliśmy w roku 2017. Sprawdźmy teraz giełdy kryptowalutowe. A na początek, giełda BitMEX została postawiona przed amerykański sąd, co uważam że za bardzo dobrą wiadomość. Ja osobiście bardzo nie lubię BitMEXa, no i uważam, że właśnie za pomocą BitMEXa odbywa się bardzo dużo manipulacji na rynku kryptowalut. Chociażby ta ostatnia sytuacja, którą mieliśmy powiedzmy miesiąc temu, kiedy to cena bitcoina bardzo mocno spadła, dopiero odreagowała, kiedy to BitMEX poszedł na maintenance, czyli kiedy, kiedy się zamknął, dopiero wtedy cena bitcoina bardzo szybko, bardzo mocno odbiła, co zresztą dla mnie było dobrą akurat wiadomością, ponieważ te zakupione bitcoiny moje zaczęły zdobywać na, na wartości, no ale niemniej jednak uważam, że gdyby nie było BitMEXa na rynku, Rynek kryptowalut byłby troszeczkę mniej zmanipulowany, po prostu byłoby na nim lepiej. Giełda Coinbase stwierdziła, że pracownicy nie muszą już przychodzić do biur, mogą od teraz pracować całkowicie zdalnie. No i to jest też troszeczkę to, o czym ja mówiłem w kontekście wirusa: że jakbym miał spojrzeć na wirusa od tej dobrej strony, w czym nam pomógł, no to przyspieszył na pewno. Wdrażanie pracy zdalnej, coraz więcej firm będzie przechodzić na pracę zdalną, a to też moim zdaniem nie jest do końca dobre dla rynku nieruchomości, ponieważ no, oznacza to, że nie wszyscy już muszą mieszkać w wielkich miastach, w których znajdują się korporacje. Parę dni temu mieliśmy także nieciekawą sytuację związaną z giełdą Bitbay, ponieważ pewien oszust zaczął się podszywać właśnie pod Bitbaya. Rozmawiałem z Sylwestrem, powiedział mi, że Bitbay nie wysyła żadnych maili. W wielkim skrócie ktoś wysyłał maile podszywając się pod Bitbaya. No, i twierdził w tym mailu, że wygrałeś ileś tam bitcoinów, ponieważ jesteś dobrym klientem BitBeya. Kliknij w link, aby odebrać te bitcoiny. Jest to nieprawda, także jeżeli dostaliście takiego maila, no to w ogóle nie klikajcie w link, a jeżeli kliknęliście w taki link, no to bym polecał nie logować się na żadne giełdy i natychmiast wyczyścić komputer. Przejdźmy teraz do projektów kryptowalutowych, a na początek UniBright. Token UniBright został parę dni temu dodany do giełdy Bittrex. Oczywiście te osoby, które oglądały ostatnie rozmowy konieczne z Maciejem dotyczące właśnie UniBright, zapewne w tej chwili się śmieją, ponieważ my o tej informacji, o tym, że UniBright zostanie dodany do Bittrexa, wiedzieliśmy wcześniej. No i potencjalnie była to ciekawa okazja do zagrania. Pod to wydarzenie, pod informację, że Unibright zostanie dodany do, do giełdy Bittrex. Kiedy nagrywaliśmy ten film, kiedy wypuszczałem film 15 maja, Unibright kosztował 36 centów. No i od tego momentu doszedł on do poziomu 59 centów z tego, co mi się wydaje, tak, do 59 centów, co daje mniej więcej zarobek na poziomie 63% dla wszystkich tych, którzy kupili Unibright e, zaraz po wypuszczeniu tych rozmów koniecznych, no i sprzedali idealnie na górce, co raczej jest mało prawdopodobne, ale nawet patrząc na obecną cenę na poziomie 47 centów, no to Unibright jest na ponad 30% plusie od momentu wypuszczenia tego filmu, także wszystkim tym, którzy kupili Unibright po rozmowie koniecznych gratuluję zysku. Twórca telegrama pan Paweł Durow stwierdził, że już nie będzie rozwijał projektu Ton. Także projekt Ton został całkowicie zamknięty. W tym tygodniu mamy także ciekawą informację, która pochodzi od Reddita, ponieważ Reddit za pomocą Ethereum tworzy dwa tokeny. Pierwszy będzie nazywał się Moons, natomiast drugi to jest BRICS. Zostaną one dodane do R Cryptocurrency oraz R Fortnite BR. No, i to jest dosyć dobra informacja także dla posiadaczy Ethereum, ponieważ zapewne Ethereum będzie mocno zareklamowane tym, że te tokeny zostały stworzone na Ethereum, a dodatkowo jest to bardzo dobra wiadomość dla posiadaczy kryptowalut, ponieważ na Reddicie są miliony, miliony użytkowników. No i zapewne zaczyna się to od R Cryptocurrency oraz R Fortnite, ale Reddit zamierza wprowadzać punkty, community points na całej platformie, więc więc prawdopodobnie tych tokenów będzie coraz więcej, no i to będzie zapewne reklama dla całego rynku kryptowalut. Tutaj w innym artykule na DECRYPT jest napisane, że w tej chwili na Reddicie jest 400 milionów użytkowników. Projekt Stellar natomiast zgłosił się do amerykańskiego rządu. No, i stwierdził, że jeżeli amerykański rząd będzie chciał wprowadzić własne CBDC, czyli tą Central Bank Digital Currency, no to Stellar oferuje swoją pomoc, żeby ta centralna waluta, amerykański dolar, cyfrowy dolar, był stworzony na blockchainie Stellara. Moim zdaniem to jest zabieg marketingowy. Dla mnie jest raczej bardzo mało prawdopodobne, że jeżeli faktycznie rząd amerykański będzie chciał stworzyć swoją własną kryptowalutę, Kryptowalutę, cyfrowego dolara, to że będzie chciał go stworzyć na jakimś obcym blockchainie. Wydaje mi się, że jeżeli takie coś będzie miało miejsce, no to także rząd amerykański stworzy swój własny, scentralizowany blockchain, który będzie całkowicie pod kontrolą rządu amerykańskiego. Projekt Omisego został dodany do giełdy Coinbase. Po tej informacji, 14 maja. Cena projektu wystrzeliła z poziomu mniej więcej 75 centów aż na ponad 2 dolary. Natomiast szwajcarski broker Bitcoin Swiss wprowadził opcję stakowania Tezosa. Na koniec, oczywiście, przejdźmy do działu z wróżbitami, czyli do przepowiedni cenowych kryptowalut. Jak możemy przeczytać na Cointelegrafie, CEO projektu Real Vision twierdzi, że Bitcoin urośnie 100 razy w ciągu następnych 5 lat. To by oczywiście oznaczało, że cena Bitcoina musiałaby wahać się w granicach 800-900 tysięcy dolarów za sztukę. Natomiast pan Adresen Horwitz twierdzi, że właśnie rozpoczął się czwarty bull market. A ta przepowiednia pokrywa się z przepowiednią współtwórcy Reddita, o którym przed chwilą mówiliśmy, ponieważ współtwórca Reddita twierdzi, że w tej chwili rozpoczęła się kryptowiosna. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, napiszcie byle jaki komentarz, by YouTube lepiej pozycjonował ten film. No i udostępnijcie ten film na Waszych mediach społecznościowych, by jeszcze więcej osób dowiedziało się o kryptowalutach. Dzięki za wysłuchanie. Do następnego razu. Cześć.